Dwie mapy obrazujące czerwone linie to sieć tras drogowych, widzimy granice Wrocławia. Po lewej mamy rok 2007, to jest 145 km. Obecnie to jest 220 km. W skład tego wchodzą wydzielone drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów, pasy rowerowe, a nie ulice w strefie ruchu spokojnego, których to mamy już 560 km. Przykładowe slajdy oczywiście nie zaprezentuje zmiany na wszystkich ulicach, nie mamy tyle czasu, ale część wybrałem takich niskokosztowych, jak tylko chociażby ulica Grunwaldzka, gdzie mamy klasyczną ulicę miejską z parkowaniem skośnym, po prawej stronie widzimy już wymalowany kontrakt do ruchu pod prąd. Czy też ulica Rybacka, tutaj ciekawy zabieg, nie wiem czy dobrze widzicie, na zdjęciu po prawej stronie są dwa asfaltowe dywaniki, zarówno pas zgodnie z ruchem jest pasem rowerowym oraz po lewej stronie jest wydzielony kontrapas przy miejscach parkingowych. Czy też ulica Braniborska, tu na przykład, to myślę jest fajna wskazówka dla ulic, które na dzień dzisiejszy są na tyle szerokie i takich ulic w naszym miastach jest bardzo dużo, gdzie spokojnie stać nas na to, żeby z szerokości takiej wymalować pas ruchu dla rowerów i w pewnym sensie uporządkować tę przestrzeń, którą mieliśmy badania. Nawiasem mówiąc, że blisko 70% rowerzystów jeździło po chodnikach na tej ulicy przed wymalowaniem tych pasów rowerowych. Po wymalowaniu kilka procent zostało na chodnikach. Zdecydowana większość wybrała jazdę ulicą. Kierowcy oczywiście mają dalej swój pas, gdzie rowerzyści w pewnym sensie nie blokują, nie zajeżdżają do ulicy z tym rozwiązaniem, które należy zaokonować. Kolejny przykład, ulica Grodzka. Tu widzimy po lewej stronie było oddzielone torowisko ciągłą linią. Po prawej stronie ta ciągła linia oddzielająca torowisko, które też jest wydłużone krawężnikiem, mówi wysiane, znika i pojawia się pas dla rowerów. Czy też Jana Pawła, tutaj mieliśmy olbrzymi problem, pod tym dużym skrzyżowaniem jest ruch pieszy odbywa się pod tym skrzyżowaniem, tam też odbywał się intensywny ruch rowerowy, on był w wielu kolizji, sytuacji niepożądanej, w związku z tym udało się przeorganizować tylko przy pomocy organizacji ruchu przestrzeń na obrotach skrzyżowania. Czy też Świętego Mikołaja, to w roku 2013 zrealizowaliśmy 9 takich punktowych inwestycji na tak zwanej obwodnicy centrum, ulicy Świata, Zimierza Wielkiego, być może znacie, to jest taki ring, gdzie tych samochodów jest troszkę więcej jeszcze i dojazd do ścisłego centrum był znacznie utrudniony. Po lewej stronie widzimy była taka bariera, która też separowała. Dzięki też dość drobnym inwestycjom, zarówno organizacji ruchu, daliśmy rowerzystom szansę z tego skorzystać. Dysponuję również danymi, badaliśmy przed i po, ile odbywało się na pasach, ile korzysta z tych rozwiązań, więc jeśli będziecie zainteresowani szczegółowymi danymi, to odbywa. To jedno ze starszych zdjęć, które miałem w swojej kolekcji, jeśli chodzi o rowery we Wrocławiu. To jest 2006 rok, ulica Powstańców Śląskich, skrzyżowanie ze Swobodną. To jest miejsce, gdzie notujemy największe natężenie ruchu rowerowego na dzień dzisiejszy. Tu jeszcze nie ma żadnej infrastruktury dla rowerzystów, jest bardzo wysoki krawężnik. Mimo to widzimy 4 rowerzystów, a dzisiaj mniej więcej w szczycie wygląda to tak, w szczycie godzinowym. To jest akurat po południu, kiedy Wrocławianie robią południe. Kolejny przykład z Powstańców Śląskich, tu jest zdjęcie zaczerpnięte ze strony procesu inicjatywy rowerowej, to był taki tak zwany punkt teleportacyjny, on tylko był takim symbolem nieprzyjazności miasta, tu na zdjęciu po prawej ta droga rowerowa została przeciągnięta dalej, sprowadzona na jezdnię, wywiadzie w śląskich warunkach, zatem zapewnia teraz możliwość kontynuacji jazdy. Kolejny przykład Powstańców Śląskich, gdzie też konflikty z Kyszyni. Starego typu zarezerwowany korytarz malowany farbą zmienił się w szeroką, bardzo porządną drogę dla rowerów. Kolejny przykład. Kolejny przykład to na ulicy
budowa, to są te budynki na prawym zdjęciu po prawej stronie, gdzie cała jezdnia z kostki jednokierunkowa z trzema pasami ruchu w jednym kierunku też poprzez zawierzenie szerokości wyznaczony został kontrata z Dobrokrzyskiem i zarzeczenia startowe. A to absolutny hit, to są zdjęcia sprzed paru dni zrobione, ponieważ położenie samej nakładki na kostkę dla również powoduje jednak odcięcie spływu wody do studzienek, później sobie to właśnie z tym wcześniej radzić. Tu jest zrobione tak, jak kiedyś obserwowaliśmy to w Niemczech, w różnych miastach, wybrano kostkę i ta przestrzeń została zrobiona na równi z kostką na placu Kościuszki. To jest normalnie specjalne zdjęcie poprawne wczoraj, więc tej dziury już nie zobaczycie, ale to zdjęcie poprawne już można. Czy też, to też jest realizacja z tego co wiem, chyba pierwsza w Polsce. Długo o to zabiegaliśmy, w końcu się udało. Została nagrana jedna z firm na wykonanie prefabrykatu tak zwanego korpusu synu solidarnego. To jest taki duży prefabrykat, który z jednej strony zapewnia płynną jazdę z prędkością 300 km na godzinę, nie ma konieczności zatrzymywania się przed drogami miejscowymi. Z drugiej strony no, jest konsekwencji tego, ale nie hałasują, nie muszą ruszać od zera, więc to ma szereg pozytywnych aspektów. Dość skomplikowane, firma wykonała całą formę. Teraz oddawa to, mam nadzieję, że inne miasta też będą tym zainteresowane, więc możemy tutaj skontaktować, jeśli jakieś miasto będzie zainteresowane. To w 2006 roku miasto nie stawiało przystanków rowerowych. Rowerzyści sobie oczywiście radzili w różny sposób. Tu mamy na Rondzie Powstańców Śląskich ten rower NSM, więc a ja teraz znam się nie wykonałem to zdjęcie. Po prawej stronie to sytuacja, która mnie kiedyś spotkała. Zaparkowałem rower przy znaku, jak to zazwyczaj w tamtych latach się robiło i akurat pół odsiężał się, więc tak zostałem, ale to w formie żartu. Warto dodać, że w Irlandii jest jeszcze gorzej, w której pracowałem. Tak sobie radzili rowerzyści na jednej z głównych ulic w Dublinie, więc ten problem był normalny. I tak w tym 2006 roku sklepów rowerowych nie było. Na dzień dzisiejszy to jest ponad 200 tysięcy miejsc parkingowych. Składają się na to zarówno stojaki w przestrzeniach publicznych, też zadaszone i mocno, o których chwilę powiem. I tu do przykładu ulica Szewska, gdzie po lewej stronie widzimy ten nierekomendowany przez rowerzystów stojak tak zwany wyrwi kółko, do którego gdzieś bokiem podoczepiane są rowery. Z prawej strony widzimy już 15 stojaków, które ciągle mało, widzimy znowu przypięte trzy lampy, więc zapotrzebowany jest. Ulica Szewska z drugiej strony. Organizacja, jakby samo działanie z parkingami, to już w części też pewnie stwierdzacie z tego miasta, ma bardzo pozytywny wpływ na rozwój ruchu rowerowego, pokazuje te rowery. Z roku na rok zaliczyliśmy bardzo duży skok w tamtych latach, nagle objawiły się w przestrzeni publicznej. Nie wiem, gdzie były wcześniej, czy nie było, ale te rowery po prostu były niewidoczne, były chowane w klatkach, w bramach, w pokojach. Dzięki stojakom, dzięki zaistnieniu w przestrzeni też sporo się zmieniło, nagle okazało się, że wyszło w tym stoku. Czy ulica Uniwersytecka, to jest pierwszy przykład ulicy, gdzie ze względu na ciasną zabudowę nie było miejsca, gdzie te stojaki dać. Postawiliśmy je na miejscach parkingowych dla samochodów do tej pory. To też fajny był przykład, że na dwóch miejscach parkingowych dla samochodów zmieściło się 20 rowerów. To jest przy obiekcie uniwersyteckim i tak warto to robić. Te stojaki są notorycznie zostawiane, więc widać moglibyśmy tych ulic pewnie wymieniać jeszcze więcej, czy też dużo więcej. Osobno, ponieważ chcieliśmy świecić przykładem i pokazać, że jako firma, jako miasta jesteśmy przyjaźni rowerzystą, zrobiliśmy nagród wszystkich budynków, tu do przykładu dziedziniec na placu Nowy Targ, gdzie trzeba było przyklamić, że zorganizowaliśmy podobne miejsce dla swoich pracowników. Czy też w Gabrieli Zapolskiej, mniej więcej już publiku są pracują tak u siebie, jako postawiliśmy porządną wiatę zadaszoną, gdzie z chęcią z tego korzystają.
Następnie na placu Kornera, to są wiecie już stojaki, postawiliśmy w roku ubiegłym, w tym roku postawiliśmy wiatę, planujemy też przy innych budynkach Gminy Miejskiej to też takie wiaty, szczególnie dla pracowników, którzy stawiają wolę na dłużej niż 6 godzin stać. Osobny temat to integracja rowerów z komunikacją zbiorową. Postawiliśmy też sporą ilość wiat w systemie Bike and Ride, zazwyczaj na pętlach rowerowych, również w części na węzłach integracyjnych, gdzie są jakieś ślaki. Po lewej stronie widzimy właśnie taką klasyczną wiatę, to jest na Wysińcy, bardzo mocno wykorzystywana i po prawej stronie wraz z zespołem, który dostanie boksy rowerowe, czyli szafki przy stacji kolejowej, do której można rower wprowadzić, kartę zablokować, następnie wyjąć. Myślę, że rozwiązanie bardzo fajne i właśnie czekamy na dostawę. To jeszcze pozostawię tajemnicę, masz to nowa paczka. Osobnym wątkiem, który wydaje mi się, że on dzieje się jako w tle, z tym rowerami nie jest związany, ale jest niezmiernie istotny, to jest to, co dzięki niejako wyciąganiu ludzi z samochodów udaje się zmieniać. Rower oczywiście jest tutaj nie jedynym panaceum, ale jest bardzo dużym wsparciem i pomocą. Tutaj widzimy rynek Psiego Pola, nie ma po lewej stronie, była to regularna ulica, która zdjęcie nie pokazuje, jak była zaparkowana, aczkolwiek z dużym ruchem, również ciężkim, po prawej stronie tu jest ruch motoryzacji indywidualnej wycofania, mogą jeździć jedynie autobusy, oczywiście też rowery, więc jakby w konsekwencji działań rowerowych część przestrzeni udaje się odzyskać od dominantów takich komunikacyjnych. Kolega odpowiada, że pasy po prawej stronie są rysem historycznym, gdzie były pasy rowerowe ułożone kiedyś w przeszłości. Czy też tutaj końcówka ulicy Świętego Antoniego, tak zwane miejsce spotkań, gdzie też kiedyś było to miejsce permanentne, po prostu zostawione 10 samochodami. Tak miało funkcję, dzisiaj jest to miejsce z ławkami, z rzeźbą, z miejscem, gdzie można po prostu to inaczej wykorzystać. Już mało to pamiętam, cała łaska, po lewej stronie tak wyglądała jeszcze w roku 2008. Dzisiaj jest to jeden z najbardziej oblegany tutaj w mieście. To oczywiście wypuszczony w tym roku. Czyli ulica Kuźnicza, która też wydaje mi się takim bardzo fajnym przykładem, jak przestrzeń, która była zapakowana z obu stron, z pasem ruchu, czy też z pasem stania pomiędzy. Jest kompletnie połączona dzisiaj. Oprócz przestrzeni publicznych, tu mamy przykład przestrzeni przy synagodze. Był to też teren objęty i z garażami, i z parkowaniem innego typu. Dzisiaj jest to bardzo reprezentacyjna, fajna część miasta, gdzie jest dużo ogródków i dzieje się życie publiczne. Bariery, z którymi przyszło się zmagać, to od początku były na pewno krawężniki. Zdjęcie po lewej stronie również ze strony organizacji inicjatywy rowerowej, jako taki przykład i symbol. Z prawej strony to zdjęcie, które wykonałem po pierwszym przetargu na wymianę krawężników, przyjmniejsze z tym. Systemowo rocznie zbieramy użytkowników uwagi odnośnie tego, gdzie jeszcze należałoby te krawężniki obniżyć i to się systematycznie dzieje, czyli wymarzony poziom zero. Ciekawy przykład na skrzyżowaniu podstawców śląskich i Halera, wtedy to była jeszcze droga krajowa. Rowerzyści to skrzyżowanie musieli objeżdżać na 4 sygnalizacje dookoła. To droga rowerowa, gdy to się rozdziało, chciało by całe skrzyżowanie pokonać dookoła. To ciężko, to oczywiście bardzo dużo czasu. I wyznaczony został przejazd w cieniu samochodów i tramwajów, tak jak widać po prawej stronie, do wyjazdu na wprost. Następnym krokiem, już takim bardziej ważnym, było wytyczenie też relacji skrętnej, tak aby w cieniu wiodących tramwajów można było się włączyć na linię drogę w ciągu drogi krajowej na Halera,
po takim właśnie przejeździe. Obydwa rozwiązania były bardzo dobrze ocenione przez towarzystwo i przyspieszyły jazdę. Kolejny przykład to na ulicy Rybnickiej. Tu kiedyś była bezpośrednia akcja robiona łup w słup i zostało stwierdzone, że na odcinku tam 100 czy 200 metrów wypadnie nie pamiętam, było największe zagęszczenie słupów na drodze dla rowerów. To widać po lewej stronie jeszcze. Podjęliśmy trud, przez teren zajezdni została przeprowadzona droga dla rowerów. Już robotnicy w momencie, kiedy ją budowali, donosili nam, że mieli problemy, że był kończyk, po prostu ruch rowerowy był już tak duży, że rowerzy się przejeżdżali, dziękowali za tę inwestycję. Trudny projekt, ale też na pewnym etapie zaczęliśmy, w zasadzie jesteśmy wymuszeni zajmować się takimi rzeczami, żeby tą sieć usunąć. Wrocławski rower miejski, tak jak prezydent wspominał dzisiaj, planuje rozstrzygnięcie, planuje wzrost. Ten pierwszy, którzy sami mieliśmy obawę, bo skala była względnie niemożliwa, na to zamówiliśmy 140 rowerów w 17 punktach, siłami stacji sponsorskich, które z tego zbudowaliśmy, a szkoda, że wrocławianie bardzo chętnie z niego skorzystali. Pokazali, że chcą jeździć na rowerach i ilość czy to wypożyczeń, że po miliona czy ilość użytkowników wskazała, że jest tutaj potencjał i myślę, że trochę na fali też tego wrocławskiego sukcesu na stadionie warszawskiego rowery miejskie będą zagościły w przestrzeniach naszych miast, na przykład na Dolnym. No i tymczasem niezależnie od co zawsze trochę nam zależało, żeby rozwój ruchu rowerowego zaczął się odbywać niezależnie od nas. I powstało kilka inicjatyw, od chociażby kolejnej edycji do połączenia największych spotkań podróżników rowerowych, która co roku się odbywa i Polacy prezentują stanu kraju wyprawy po świecie, po najpiękniejszych zakamarków, przez festiwal filmów rowerowych Bajdę, jeszcze mieliśmy drugą edycję, przez Wrocławskie Święto Rowerzysty, przez kawiarnię rowerową, która powstała, przez to, że kolejne biurowce z jednej strony zmuszane są już sobie planem zagospodarowania przestrzeni do budowania miejsc parkingowych, z drugiej strony same z inicjatywą organizują szafki, prysznice i te budynki faktycznie wyglądają, myślę, niemalże w planie. Więc te nasze jakby zapalenie ogniska, ono się tak dość ochoczo rozpaliło, jest kontynuowane przez wiele innych podmiotów, co jest ważne. Tutaj przykład właśnie takich realizacji parkingów wewnętrznych w dziedzińcu Skanska Center czy Green Towers, który też ma duże takie zamykane komaturowe parkingi. No to nie tylko kolejne parę budynków, ale dzisiaj jest już to standardem. Każdy budynek chce spełnić pewne certyfikaty, dzięki którym może liczyć na wynajmujących powierzchni, a w tych certyfikatach całe szczęście rowerowe stoi na bardzo wysokiej pozycji. I kolejna rzecz bardzo istotna to niejako zryw społeczny. No jakby dzisiaj też o tym prezentacja, więc ja nie będę mówił. Projekt tak zwany 269 rowerowy Wrocław, on w naszym budżecie obywatelskim głosowaniu wystawił prawie 16 tysięcy głosów. Wrocławianie po prostu wybrali rower niejako w tym głosowaniu. Następny projekt miał około 8 tysięcy. To też pokazuje, że to działanie ma olbrzymie poparcie społeczne i chyba obchodzi. Na końcu już dosłownie trzy wykresy. To są z różnych skrzyżowań, w różnych godzinach, aczkolwiek tego samego dnia, o tej samej porze, w godzinach szczytu. Pomiar w roku 2006, 8, 10, 12. Tu widzimy Powstańców Śląskich wzrost 220 do 514. Przepraszam, na słówka mieliśmy już ponad 600 towarzystw. Czy też na Moście Grunwaldzkim i na ulicy Kurtyniego w Wyszyńskim. Tam, gdzie ten ruch badamy, bardzo mocno rośnie. Dobrze, że moim zdaniem jest kolejnym badaniem od 2006 roku. Co dwa lata robimy wyjątkowe badania, mamy też pętle automatyczne do zliczania rowerzystów. I oprócz tego, uczenie rowerzystów odbywa się również przy okazji kompleksowych badań ruchu. Więc jakby ta rzetelna wiedza, co się dzieje, jest ważna, bo mamy argumenty. I dziękuję za uwagę. Na koniec wyjdziemy sobie użyć zdjęcia z portalu Dolny Śląsk. To jest plac Kościuszki. Skrzyżowanie od Świdnicka. Jeszcze nie jesteśmy na tym etapie. Tu widzimy
Tak, stronie wykorzystuje centrum, bo wtedy trochę mniej aut.